W najnowszym wywiadzie Anna Romantowska odniosła się do głośnego wywiadu córki, Julii Kolberger, w którym ta poruszyła orientację seksualną swojego ojca, Krzysztofa Kolbergera. Krzyś był moim najlepszym przyjacielem, Romantowska wspomina męża. Krzysztof Kolberger i Anna Romantowska od zawsze zaliczani byli do rangi aktorów, którzy stronią od tanich sensacji i nie kupczą swoją prywatnością. Naturalnie jako popularnej parze lat 70. trudno im było skryć się przed ciekawością widowni, jednak o życiu artystów i tak wiedzieliśmy praktycznie tyle, co nic, mimo krążących po kuluarach plotek. Spokój rodziny został niestety zakłócony przez Jarosława Jakimowicza, który postanowił pochwalić się publicznie bliską znajomością z Kolbergerem i jego partnerem. Chcąc nie chcąc, sprawa orientacji seksualnej aktora stała się publiczna. W końcu do głosu doszła córka Kolbergera i Romantowskiej, która nieciekawy obrót spraw zdecydowała przekuć w coś pozytywnego. W rozmowie z magazynem Replika sprzed roku Julia Kolberger dumnie opowiadała o swoim świętej pamięci ojcu oraz jego partnerze, z którym nadal utrzymuje relacje. Chcę powiedzieć ważną rzecz, jeśli się jest dzieckiem kochającego rodzica, to naprawdę orientacja rodzica jest bez znaczenia. I w drugą stronę, jeśli się kocha swoje dziecko, to orientacja dziecka też nie ma znaczenia. Jest okej być dzieckiem geja, dzieckiem lesbijki czy osoby transpłciowej. Okej, jest też być rodzicem geja, lesbijki i całego spektrum osób LGBT, wszelkich seksualności i tożsamości płciowych. Przestańmy mieć z tym problem, powiedziała reżyserka, teraz w sprawie wypowiedziała się w końcu Anna Romantowska. Aktorka rozwiodła się z Kolbergerem na początku lat 80., jednak pozostawała z byłym mężem w bliskiej relacji aż do jego śmierci w 2011 roku. W rozmowie z Onetem Romantowska otwarcie przyznała, że dyskusję na temat orientacji ojca jej dziecka należało przeprowadzić już dawno temu. Przy okazji nie zostawiła suchej nitki na Kai Godek i ugrupowaniach próbujących piętnować osoby o orientacji innej niż heteroseksualna. Dawno trzeba było to zrobić. Po bredniach o ideologii, po odczłowieczeniu osób LGBT, po tęczowej zarazie, czarę goryczy przelało wystąpienie przedstawiciela Kai Godek z jej projektem Stop LGBT w parlamencie. Że też się ziemia nie zatrzęsła od tego plugawego speechu. Wielu osobom ten wywiad był potrzebny. Nie tylko mnie, Krzyś był moim najlepszym przyjacielem. Był ważną częścią mojego życia, opowiadała czule Romantowska. Aktorka wciąż wierzy przy tym wszystkim, że Polacy wcale nie są tak uprzedzeni, jak próbuje się nas przekonać. Jako przykład podaje wpisy, które pojawiły się w sieci po tym, jak informacja o Kolbergerze ujrzała światło dzienne. O dziwo, nawet na plotkarskich portalach, bo głównie one rzuciły się na te sensacje, było bardzo dużo pięknych komentarzy. To przywraca wiarę w rozum, w dobro. I w to, że ta żałosna nagonka jest nieskuteczna, cytuję Romantowską Onet.